Dzień dobry, ja jestem Jacek Pałasiński, to jest program Allegro Manon Troppo na portalu natemat.pl. Witam Państwa serdecznie i zazwyczaj w tym momencie mówię, witamy również naszego gościa, ale tym razem jest na odwrót, bo to my jesteśmy gośćmi, a gospodarzem jest były wicemarszałek Sejmu, pełniący obowiązki marszałka Sejmu, a zatem była druga osoba w państwie, senator, wielokrotny poseł i profesor biologii, specjalność entomologia, czyli owady, czyli pan profesor Stefan Niesiołowski. Bardzo dziękuję, że zechciał nas pan przyjąć w swoim domu, w swoim mateczniku. I teraz tak, jak pan woli, żeby się do jakiego tytułu jest pan najbardziej przywiązany? Mówił panie marszałku, panie profesorze, panie pośle. Profesorze. Panie profesorze. A zatem panie profesorze, jeszcze raz dziękuję. No i pierwsze pytanie właściwie to takie trochę z głupia pana, to znaczy pełne nazwisko pana profesora brzmiało Stefan Konstanty Myszkiewicz Niesiołowski. Propos wszystkiego najlepszego z okazji niedawnych urodzin. Mogę powiedzieć których? Proszę bardzo. 80. Ale czy państwo by powiedzieli, że ten człowiek ma 80 lat? Ja bym nie powiedział. Wygląda jak mój syn. No. Więc wszystkiego najlepszego. W 2010 roku zrezygnował pan z Myszkiewicza. Ja mam hipotezę dlaczego. Bo nie mieściło się to wszystko w rubrykach wszystkich kolejnych formularzy, nie? To było kłopotliwe właśnie technicznie. Cholera, można było dostać. Przy wyborach no to już był problem, dlatego że no, wiecie, wyborcy nie wiedzieli, bardziej byłem znany jako Niesiołowski, a tu Myszkiewicz, więc no, w gruncie rzeczy z takiej wygody. No właśnie, jak też kiedyś mieszkałem w miejscowości o nazwie Dwuczłonowej, czyli Castelmadame i mieszkałem przy ulicy Dwuczłonowej, czyli Lisieza Impolitana i zanim to wszystko napisałem, to już mi dawno nerwy puściły, więc doskonale pana rozumiem. Znowu pojawił się pan po prawie 6-letniej przerwie w mediach, jak huragan. Onet, Fakty po faktach, Gazeta Wyborcza i teraz my do pana się zwracamy. Proszę powiedzieć, czy to milczenie kilkuletnie było pańskim wyborem, czy media obawiały się kontaktu z potencjalnym podejrzanym o popełnienie przestępstw? Nie, to tak nie było, że zupełnie milczał. No ja jednak napisałem bardzo wiele artykułów, mam stały taki felieton w Tarnowskim Regionalnym Tygodniku Samorządowym Temi, wielokrotnie w Gazecie Wyborczej moje artykuły się ukazywały, wiele wywiadów. Faktycznie ten wywiad, o którym pan redaktor mówi, to był no, bardzo takim znanym, no bo to w telewizji, TVN, no, TVN24, no to już najbardziej oglądany taki program w Polsce, więc to tak, więc aż tak to chyba, ale nie, tak źle nie było, byłem w mediach, ale nie z taką... Nie czuł pan żadnego ostracyzmu. Może... Ostatnio rzeczywiście więcej trochę, z czego to wynikało, no to już pytanie do dziennikarzy, ale nie czułem się jakoś bojkotowany, nie, tak źle nie było. No to super, no bo w styczniu 2019 roku prokurator krajowy, niejaki Święczkowski, nakazał postawienie panu serii zarzutów, w które ja nigdy nie wierzyłem, bo to też było trochę mało logiczne, że niby... poseł, wicemarszałek miał przyjmować łapówki, jakieś, no po prostu coś absurdalnego. O co dokładnie chodziło w całej tej aferze? No najkrócej mówiąc, zarzuty korupcyjne, obrzydliwe, podłe, to opluwanie, takie szkalowanie, oni oczywiście znana metoda. Najpierw pisowska prokuratura występuje z zarzutami, pokazują w telewizji, a potem pisowskie media, te wszystkie gazety polskie, ci dziennikarze typu Sakiewicz, Pereira, opluwali mnie w tych pisowskich mediach. No o to chodziło, żeby zniszczyć swojego przeciwnika politycznego. Zresztą wielokrotnie no, w życiu miałem pod tym względem bardzo bogatą przeszłość. Byłem na tak zwanej liście Macierewicza, właściwie usunięty z tej listy. Byłem opluwany, szkalowany jako TW Leopold, donosiciel. Tak mnie opluwa też niejaka Królikowska Avis, która tam taka pisowska dziennikarka, która też
no właśnie w jakiś sposób karierę zrobiła ze szkalowaniem. Ja byłem oskarżany o zarzuty finansowe, wielokrotnie też, no różne. Także o to, że zgwałciłem, taka była afera Anastazja Potocka. Pozwałem ją do sądu, bo mnie oskarżyła o gwałt. No mówię, no tego nie mogę tak zostawić. Wygrałem ten proces. Nie, nic nowego. No, pisowska metoda niszczenia przeciwników politycznych przy użyciu prokuratur, sądów i mediów w moim przypadku nie zadziałała. Nie zadziałała. W obu instancjach został pan całkowicie oczyszczony ze wszystkich zarzutów. No to proszę powiedzieć, na czyje pańskim zdaniem zlecenie cała ta afera została wykręcona? Czy samego Święczkowskiego, który dzisiaj w Trybunale pani Przyłębskiej zasiada? Zbigniewa Ziobry czy samego Kaczyńskiego? Myślę, że Kaczyńskiego. No, prokurator bezczelny żądał dla mnie 2,5 roku więzienia. To był wyrok właściwie śmierci. W moim wieku 2,5 roku by mnie zamęczyli prokurator Sebastian Mrowiński. Warto zapamiętać to nazwisko. Ta kreatura nie zawahała się żądać 2,5 lat więzienia. Byłem przez prokuratora Krasowskiego w Polsce Ludowej żądał 8 lat więzienia, a sędzia Bodecki mi dał 7. Ale słusznie, no ja jednak walczyłem z komunizmem, wysadzałem pomniki, niszczyłem tablice, wydawałem gazetki i tak dalej. Z rysów, tak, tablice. Byłem na rysach, rzuciłem tablicę. Teraz jak co chwila, co jakiś czas się dowiaduję, że ktoś tam wchodzi na te rysy i spada, czy prosi o pomoc. Ja tam wszedłem, rzuciłem tą tablicę, jakoś mi się udało. No, krótko mówiąc, ale siedziałem słusznie. Z tych 7 lat, 4 i 3 miesiące, siedziałem słusznie. Teraz żądanie 2,5 roku więzienia. W moim wieku pan prokurator Mrowiński właśnie z jego, że tak powiem, życzenia by mnie zamęczyli, myślę, w tym więzieniu. Na szczęście do tego nie doszło. Sąd mnie uniewinnił całkowicie, tak? I sprawa jest skończona. Nie chcę o tym mówić. Sprawa jest zamknięta. PiS-owi się nie udało mnie zniszczyć. Nie będziemy o tym mówić, ale jeszcze ostatnie pytanie. Ale to w końcu ile razy czy można? Czy jakąś rolę w tym wszystkim odegrali Kamiński, Wąsik? Czy Kaczyński, nie wiem. Myślę, że tak. No, czy Kamiński, Wąsik odegrali rolę? Istotną. Dowiemy się, panie redaktorze. Za chwilę się dowiemy o tej liście osób, które były podsłuchiwane przez Kamińskiego i Wąsika. Myślę, że na niej byłem. Dowiemy się. Natomiast Kamiński, Wąsik zwłaszcza, to był jakiś w ogóle taki, muszę powiedzieć, no, odrażający typ, który podobno, bo takie są informacje, tak awista siedział w gabinecie przy biurku i podsłuchiwał rozmowę, myślę, że także moje, to jakieś takie zboczenie, no bo to są różne sprawy intymne. No, ja bym w ogóle, gdybym słuchał, jak ktoś mówi, to ja bym wyłączył, ja bym się krępował, nie rozumiem, no, podglądać kogoś, podsłuchiwać, to jest to samo, jakieś podglądactwo, coś obrzydliwego, no ale są specjaliści, którzy kamery w ubikacjach nie instalują i podglądają i podsłuchują. I to jest mentalność Wąsika, odrażającej kreatury, odrażającej kanali Wąsika i Kamińskiego. I myślę, nie wyobrażam sobie, żeby w mojej sprawie oni nie maczali tych swoich parszywych łap. Natomiast decyzja o tym, żeby podjąć wojnę ze mną, próbować mnie zniszczyć, to moim zdaniem była Kaczyńskiego. A czym się pan naraził Kaczyńskiemu? No tym, że zwalczałem jego i to celnie bardzo trafnie te moje opisy, występowania w Sejmie, te publicystyczne teksty, które pisałem. No ja zwalczałem tą zarazę pisowską. Ja całe życie walczyłem o niepodległą Polskę i wolną, demokratyczną Polskę. Natomiast Kaczyński wprowadził w pewnym okresie system takiej autorytarnej, nie wiem, dyktatury, półdyktatury, no tego reżimu. No ja z tym walczyłem. No i najkrócej mówiąc z tym, no nie chciałem, żeby Polską rządził Kaczyński, a dla Kaczyńskiego Polska, którą on nie rządzi, nie jest Polską. Dla Kaczyńskiego Polska to jest Polska, którą rządzi i koniec, i kontroluje. I tak 8 lat mu się udało, no proszę pamiętać, 8 lat ta miernota polityczna, to zero w gruncie rzeczy naprawdę, rządziło moim krajem. To codziennie jakby mi w twarz ktoś pluł, codziennie kiedy widziałem te jego głupie uwagi, ten śmiech, ten rechot, ta załupieżona marynarka niedomyta, te buty rozklapione z różnymi sznurowodłami, to wszystko razem, to tak jakby ktoś codziennie mi ubliża. Jest taka, Kaczmarskiego już kończę, o stanie wojennym mówmy to co dzień, oni górą, jakbyś w twarz raz po raz mi pluł. Więc oni górą, pisowcy z Kaczyńskim mi pluli 8 na twarz. Skończyło się. Bardzo plastyczny opis, panie profesorze, ale kiedy postawiono panu te zarzuty, pan ogłosił, że wycofuje się z polityki. Ja byłem zrozpaczony i myślę, że nie byłem osamotniony.
Dlaczego się pan wycofał? Ja się nie wycofałem, tylko mówię, ja przede wszystkim skończyłem, miałem wtedy 75 lat już. Ja uznałem wcześniej, już mówiłem, że nie chcę kandydować. To nie jest to samo, bo w Polsce się uważa, że jak ktoś nie kandyduje do Sejmu, to, czy to nie jest w polityce. No, ja byłem 22 lata. 22 lata to jest jedno pokolenie w Sejmie i w Senacie. 7 kadencji łącznie, czy 8, już nie pamiętam, chyba 7. I to muszę powiedzieć, po prostu wystarczy. Podjąłem nawet nie wtedy, bo to jest łącznie. Często te dwie sprawy, to dla mnie to jest przykro, pokażające, że mnie Kaczyński odwołał z polityki. Nie, ja po prostu poznałem, że już wystarczy, no, nie można się ośmieszać. No, ja dzisiaj, gdybym teraz był w tym Sejmie, byłbym tam absolutnie najstarszy. No, gdzieś jest granica i uznałem, że 75 lat to jest ta granica, ale w polityce jestem. No, ten wywiad i wiele, i dzisiejszy artykuł w Gazecie Wyborczej chociażby, i wiele innych tekstów moich, które się ukazują przez w przestrzeni publicznej są dowodem tego, że z polityki nie odszedłem. No dobrze, ale niech pan się przyzna. Teraz jak można coś pozytywnego dla Polski zrobić, będąc w obozie rządowym, to czy nie ma pan żadnej pokusy, żeby... Nie. Znaczy, gdybym, no mogę być jakoś, ja nie mówię, że ja w ogóle nie włączę się. Jeżeli bym... Jestem, można tak powiedzieć, chętnie do pomocy na jakimś obszarze, może historii, może jakiegoś doradztwa politycznego, nie wiem. No, to już jest kwestia tego obozu władzy. No. Zadzwonił do pana Tusk albo Hołownia, proponując mu? Nie chcę o tym mówić. Nie, ani Tusk, ani Hołownia nie zadzwonili. Miałem propozycję do startowania w tych wyborach i to na takiej, nie chcę o tym mówić, bo może ci ludzie sobie nie życzą, ale na takim miejscu, że raczej bym wszedł do Sejmu, ale panie redaktorze, jeszcze raz mówię, byłbym absolutnie, bo sprawdzałem tam wiekowo, byłbym absolutnie najstarszym posłem w tej, gdzieś jest granica, no już pan raz kiedy trzeba sobie powiedzieć, seniorem. Byłem, tak, nie seniorem, nie, tylko wicemarszałkiem byłem, tylko no trzeba po prostu w pewnym momencie powiedzieć, no wystarczy. Natomiast ja jeszcze raz mówię, jeżeli jest jakiś obszar, widzę się w obszarze doradztwa politycznego i polityki historycznej. Cały ten chlew, tak na nazwę, który się nazywa IPN, to szambo historyczne, to takie, ta szczujnia pisowska, która się nazywa IPN-em, jest do likwidacji albo do gruntownej zmiany. I to jest moim zdaniem w jakimś stopniu polityka historyczna, to mnie interesuje. Panie premierze, proszę posłuchać tego apelu. To jest człowiek, który naprawdę potrafi doradzić celnie, trafnie i w sposób wartościowy. No dobrze, a niech pan się przyzna, gdyby miał pan jakiś wybór, to bliżej by było panu dzisiaj do PO czy do trzeciej drogi? Do PO. Do PO, zdecydowanie. Tak. No, brakuje jednak w Sejmie pańskich powinnych wystąpień. Dobrze, no ale są gdzie indziej, są w innych miejscach. No na przykład taki drobiazg, no jest taka rzecz oczywista, bo ja rozumiem, PO ma swój, ale trzecia droga ma swój elektorat. Ja szanuję to, to nie jest tak, że cała Polska musi należeć do Platformy Obywatelskiej, tylko no są absolutnie dobrze, że jest Polskie Stronnictwo Ludowe, bo jest elektorat, którego nie oddaje się PiS-owi, chwała mu za to. Tylko jak ja na przykład dowiaduję się, że jest jakiś problem w ogóle, że PSL ma problem, żeby lekcje religii były pierwsze albo ostatnie, a nie w środku, żebyś z religii stopień nie był doliczany do średniej, bo to jest absolutna dyskryminacja dla tych uczniów, którzy nie chodzą na religię, czasem ułamek procenta decyduje, które miejsce na liście i to decyduje chodzenie na religię, czyli często dla kariery, dlatego właśnie zapisują się na tą religię. Ten kościół, który jest taką przybudówką pisowską, obrzydliwa dzisiaj instytucja, jeżeli ja widzę, że taka prosta rzecz, trzy rzeczy takie, od razu powinny być załatwione. Religia pierwsza albo ostatnia, no żeby nie siedział dzieciak cały, jak do religii dojdziemy, i tak dalej. Profesorze. I to właśnie PSL blokuje, czy trzecia droga blokuje i dalej właściwie ma się nic nie zmienić, no to proszę wybaczyć, to bliżej mi do Platformy. Pański wuj Tadeusz Łabęcki, czyli brat pańskiej mamy, jeśli to rozumiem, był przed wojną jednym z przywódców młodzieży wszechpolskiej. Mój ojciec chrzestny zresztą, ja go nie znałem, no bo no tak, miał pan dwa lata, kiedy go UB zabiło jak podczas przesłuchania. UB zamordowało, miałem dwa lata, a do chrztu mnie nie trzymał, tylko w zastępstwie ktoś inny, ale formalnie moim ojcem chrzestnym był brat rodzony mojej mamy, świętej pamięci Tadeusz Łabęcki. Tak jak pan redaktor mówi, tak się nazywał.
W 1946 roku został zabity, pamiętam. W kwietniu zakatowany w śledztwie przez Adama Humera, który się wprawdzie tego wypierał, być może Różeńskiego. To jest dokładnie to, co mi się udało. Bardzo dużo czasu i poświęciłem, żeby zbadać ostatnie godziny życia brata mojej mamy. Myśmy do 1956 roku się łudzili, że on wyjdzie. Pamiętam, jak mama rodziców, bo to już miałem 12 lat, to już się pamięta, jak Gomułka doszedł do władzy i wracali z Rosji jeszcze. I mama mówiła, może Tadek wróci, może on jest w Rosji, może wyjdzie. I tata mówił, pamiętam się, z tych rodziców pochylonych nad czymś, już tam nie, jakieś dokumenty przeglądali, no ale nie wrócił, bo potem się dowiedzieliśmy, że został w 1946 zakatowany w śledztwie, wywieziony w nocy, zakopany gdzieś w lesie pod Warszawą. Nie wiadomo gdzie? Nigdzie się nie udało tego, próbowałem to zrobić. Nie udało się oddać. Aresztowany? Aresztowany na ulicy Gdańskiej w Łodzi, mieszkałem w takim kotle u Lechosława Roszkowskiego, takiego no, działacza też Młodzieży Wszechpolskiej, który został skazany na śmierć, Lechosław Roszkowski, powieszony, a Tadeusz Łabęcki wtedy został złapany w tym kotle, przewieziony do Warszawy, torturowany na Koszykowej i na Koszykowej w gabinecie Różeńskiego, tego oprawcy, Józefa Różeńskiego, tego jednego z katów ubeckich, zabity, zakatowany. Bronisław Łabęcki z kolei, jego ojciec, a pański dziadek, tak, był zesłany na Syberię w 1905 roku za udział w strajku szkolnym. Szkolnym. O co strajkowali pan? Strajkowali o język polski. Włęczycy był nauczycielem, organizatorem strajku. I został skazany zesłany na Syberię, opowiadał dziadek nam, pamiętam wtedy człowiek, byłem za mały, tak się nie interesowałem, pamiętam te szczegóły wszystkie, opisywał, jak polował trochę, tam chodził, to właściwie było takie zesłanie. A długo był na tej Syberii? Był 3 lata, w 1908 roku uciekł stamtąd, z fałszywymi papierami wyjechał, opowiadał to szczegółowo dziadek. Jak dziadek umarł, to ja miałem 10 lat, więc dokładnie to pamiętam, jak opisy mówił, że jakiś zesłanie, z którym zwiedzał, że nie wyjdzie, bo już był tak już wiekowy, schorowany, że dał te papiery dziadkowi i dziadek na te papiery jego wyjechał z Syberii, przez Niemcy pojechał do... Popłynął przez z Hamburgu wsiadł na statek, popłynął do Ameryki. Potem przyjechała do niego narzeczona Stefania Jezierska, moja babcia. Pobrali się w Filadelfii i w 1920 roku, no czyli po 12 latach, przyjechali z trójką dzieci z Filadelfii do Polski. Pański tata z kolei, pan Janusz Myszkiewicz Niesiołowski, stąd to podwójne nazwisko, brał udział w wojnie bolszewickiej. W kampanii wrześniowej był żołnierzem Armii Krajowej. Kto pana uczył patriotyzmu? Mama, o której pan mówił po jej śmierci, że była aniołem. No ale jednak tam było środowisko Młodzieży Wszechpolskiej jakoś obecne prawdopodobnie w pańskim domu. Znaczy byli znajomi mami niektórzy, na przykład taki poeta łódzki, pisarz Maciej Kononowicz, niektórzy byli to środowisko, trochę koledzy wujka tatka, oni przychodzili. Ale no mówię, w domu właściwie no, była atmosfera absolutnie patriotyczna, antykomunistyczna, taka... No właściwie nie było tam konflikt, Piłsudczycy, Narodowa Demokracja, ten przedwojenny konflikt nie istniał. No mama była bardziej z Narodowej Demokracji, wychowana w tym duchu właśnie Młodzieży Wszechpolskiej, a tata bardziej Piłsudczyk. W 20 roku zawsze bardzo wielkim uznaniem dla Piłsudskiego, który ten genialny manewr z nad Wieprzem, tata walczył właśnie w Bitwie Warszawskiej. A moi poprzednie w każdym właściwie pokoleniu, w każdym powstaniu, bo w styczniowym walczył Tymoteusz Niesiołowski, w styczniowym, w listopadowym walczył Konrad Niesiołowski. Groby tych żołnierzy powstańców są pod Łodzią, bo to jest ta linia wielkopolska Niesiołowski w Kłodawie, pod Kłodawą, pod Koninem, w Rycerzewie. Tam jest grób Tymoteusza Niesiołowskiego, uwolnionego przez cara Aleksandra II na interwencję jego matki. Wypuścił go i wrócił do Syberii.
Syberii, także od pokoleń właściwie, odkąd sięgamy wstecz pamięcią, to moja rodzina walczyła o Polskę i ja mam nadzieję, że to już chyba ostatnie pokolenie, bo już będzie wreszcie ta wolna Polska, ale musiałem walczyć o Polskę najpierw, ryzykując więzienie z komunistami, potem z dyktaturą, z reżimem Kaczyńskiego i mam nadzieję, że już wolna Polska teraz wreszcie na jakiejś małej cząstce, także dzięki mnie, będzie już na zawsze, że żaden Kaczyński czy ktoś w tym rodzaju wolności nas nie pozbawi. Spędził pan ponad 5 lat więzienia. 5 lat i 3 miesiące. W PRL-owskich więzieniach właśnie. Jakie pan ma stamtąd wspomnienia? No trudno to, chociaż muszę powiedzieć, ja nigdy nie byłem torturowany, nigdy nie byłem bity i nie byłem, oczywiście poniżeniem jest samo siedzenie w więzieniu. No nie powiem o jakichś kwestiach higienicznych, sanitarnych, to jest upokarzające, wszystko przykre i to właśnie jest ten, to wtedy się odczuwa wiek. No, wtedy miałem 25 lat, inaczej się przebywa w więzieniu, a jeżeli do tego więzienia, jakby miał iść, mam 80 lat, no to oczywiście jest zamęczenie takiego człowieka, więc to więzienie w PRL-u, aczkolwiek to oczywiście jest bardzo, bardzo przykre, ale jednak mnie nikt tam nie bił, no nie znęcał się. Zawsze sobie, jak tam niekończące te dni mijały i chodziłem po tej celi czy na spacerze w kółko, w takiej betonowej klatce, to sobie myślałem, w jakich, ile by dali ludzie, którzy byli w Katyniu, na Syberii, w Oświęcimiu, na Kołymie, w Łagrach, w Gułagu. Ile oni by dali, gdyby zamienili się ze mną, no mi tam nic nie groziło, no miałem to podłe jedzenie, ale miałem, no i tak dalej, więc to w sumie to więzienie opisałem zresztą w swojej książce Wysoki Brzeg, w wielu innych książkach i artykułach. I tam zawsze to podkreślam, jeśli chodzi o po 56 roku więzienia w PRL-u, to już nie były katownie stalinowskie. Mój wujek, brat mamy, Tadeusz, został zakatowany, nie przeżył tego więzienia. Natomiast ja to więzienie absolutnie spokojnie przeżyłem. Wyszedłem właściwie, trochę wzrok mi się, no po tych 5 latach ten wzrok, można powiedzieć, trochę mi się pogorszył, ale w gruncie rzeczy nic mi się nie stało. No, i zawsze to podkreślam, administracja więzienia PRL-u jest pod tym względem absolutnie w porządku, dlatego nie mogę słuchać tych bredni o więźniu politycznym, Wąsiku i Kamińskim, jakichś torturach porównywalnych do gestapo. To trzeba nie mieć wstydu, żeby porównywać więzienie obecnie Polski. Ja nawet nigdy bym się nie ośmielił porównać więzienia Polsce Ludowej, w którym byłem, do gestapo. To w ogóle no trzeba być prostakiem, durniem, kanalią, żeby takich porównań używać. I Kaczyński, mówiąc o torturowaniu, jest po prostu idiotą. Parę dni temu w Faktach po Faktach wywołał pan właśnie nazwisko Nawalnego, Aleksieja Nawalnego. No akurat nie wiedziałem wtedy, że... No nikt nie wiedział właśnie, co ja wiem, że wynikło. Akurat mówiłem o Nawalnym więźniu politycznym, że za kilka lat ten biedny człowiek zostanie zamordowany, bo to tak trzeba powiedzieć, zamordowany się, przez Putina. Za kilka, ja powiedziałem lat. Tak, pan powiedział tak, a okazało się, że... Tak, zamordowany, ja o nim mówiłem jako przykładzie prawdziwego więzia politycznego i on jest torturowany i on został zamordowany. Kamiński i ten Wąsik, który jakimś różańcu bredzi, że się modlił na różańcu, mój Boże, jakieś nowe wcielenie jakiegoś świętego polskiego, musi obok polskich świętych Wąsik występować, bo się modlił na różańcu i nagle Pan Jezus sobie pomyślał, a no Wąsik się modli, ja go uwolni. I on mówi, otworzyły się drzwi i wyszedłem z więzienia, czyli ten różaniec wyprowadził stamtąd Wąsika. To trzeba być kretynem, święty Wąsik będzie uzdrawiał, żeby taki obraz Wąsika, politycznego więzia i torturowanego Kamińskiego, Nawalny, to jest przykład, co to znaczy więzień polityczny i co to znaczą tortury w więzieniu. To proszę wytłumaczyć, dlaczego w takim razie przez większość swojego życia był pan związany z, i to bardzo mocno, z łącznie z rolami przywódczymi, oczywiście z organizacjami prawicowymi, a czasami nawet skrajnie prawicowymi. Nie, skrajnie skąd się nie. U pana wzięła? Skrajnie nie. Skrajnie no, nie. Według niektórych, na przykład nie, ZKN, którego pan był współzałożycielem, czy tam co, w Prawicy Polskiej, czy jakkolwiek to się nazywało, gdzie pan był z Kaczyńskim.
przez pół roku. Z Kaczyńskim wspólnie byliśmy Przymierze dla Polski. Przymierze to była taka Polski. Koalicja partii prawicowych. Właściwie wspólna jakaś organizacja. Także można powiedzieć, że w pewnym momencie moim towarzyszem partyjnym był Kaczyński. Tak? A Macierewicz w ZHN-ie był razem ze mną, to prawda. Tak, no tak było. Tak ale było. Nie nosił już koszulki z Che Guevarą. Nie, bo jako no, młody to jest człowiek... ta różnica między mną a Macierewiczem, ale Macierewicz to, to skąd się tak. U pana wzięły właśnie tamte prawicowe, mocno prawicowe przekonania? One się wzięły stąd, że ja sądziłem, że formuła Polski, gdzie wartości chrześcijańskie, takie jak miłość bliźniego, jak szacunek do organizacji kościelnej, jak szacunek dla tej tradycji chrześcijańskiej, że one są przydatne w polityce. I ten poprzez właśnie tą tradycję rodzinną, bo ja wyrosłem w rodzinie, gdzie chodzenie do kościoła było tak oczywiste jak jedzenie i oddychanie. No wiadomo, bo człowiek oddycha, przyzwoity człowiek chodzi do kościoła, szanuje tą instytucję jako bardzo potrzebną dla innych ludzi, dla miłości bliźniego. No nie jest moją winą, że ta instytucja się zdemoralizowała, zdegenerowała, że ona się zajmuje właściwie szerzeniem nienawiści. No proszę sobie włączyć telewizję Trwam, Radio Maryja, posłuchać Macierewicza, jak mówi szczęść Boże, zaczyna każde wystąpienie. Po czym jest sens nienawiści do Tuska, do przeciwników, a Braun, im większa kanalia, tym więcej o Panu Bogu, z Panem Bogiem zawsze mówi. Nie, Braun mówi szczęść Boże, a Macierewicz mówi z Panem Bogiem, czy odwrotnie. Także dlatego, panie redaktorze, że to wtedy sądziłem, że ta instytucja jest wartościowa. Dzisiaj sądzę, że ta instytucja jest szkodliwa. Kościół w Polsce. No tak, ale pański wuj był jednym z szefów Młodzieży Wszechpolskiej. Młodzież Wszechpolska równa się antysemityzm. Pan niedawno napisał, polski antysemityzm był i jest faktem. To cytat z pańskiego artykułu w Temi. No a pan antysemitą nie był. Znalazł się pan od razu w Komitecie Społecznym Budowy Muzeum Żydów Polskich POLIN. Jaki był w pańskim domu stosunek do Żydów i do antysemityzmu? U nas nie było antysemityzmu. Ja tego nie wiem. Ja z wujkiem nie rozmawiałem. Ja nie potrafię. Te teksty, które czytałem, które pisał Tadeusz Łabęcki, brat mojej mamy, często obok Wiesława Chrzanowskiego pisali razem. Ja te gazetki nawet w piwnicy mojej babci znalazłem pod węglem. Żeśmy z bratem, kiedyś była straszna zima, tam trochę miału zostało, żeśmy pojechali po ten miał, żeby go przewieźć do nas, bo babcia już miała ogrzewanie, a myśmy palili w tym piecu i węgla nam zabrakło i ten miał. I pod tym miałem znalazłem gazetki z roku 45, właśnie, które Młodzież Wszechpolska redagował mój wujek i tam nie było antysemickich żadnych haseł. Ale ja nie neguję, tak, Obóz Narodowej Demokracji przed wojną był antysemicki, natomiast tego antysemityzmu w mojej rodzinie nie było. Mama moja mówiła, że to wynikało z tego, że no, Żydzi tak strasznie zostali się mordowani. No. Eksterminowani, wymordowani i po prostu antysemityzm jest wielkim grzechem i nie można być. Natomiast przed wojną to inaczej trochę wyglądało. Ja nie wiem, co by robił dzisiaj mówił, gdyby żył, czy byłby w PiS-ie. Myślę, że nie. Bo oddał życie za Polskę demokratyczną. Te teksty, które pisał w roku 1945-1946, to były teksty, gdzie atakował komunizm za dyktaturę. Ja walczyłem z dyktaturą, najpierw PRL-owską, a potem Kaczyńskiego. Czyli tu nie ma sprzeczności. Natomiast jest pewna rzeczywiście rzecz, na którą nie ma odpowiedzi, bo warunki są inne. Jakby się zachowywali ci działacze, którzy przeżyli i gdyby przeżyli, dożyli do dzisiaj ci działacze, gdzie pod no, Chrzanowski, absolutnie funkcjonował w demokratycznej Polsce. Był przyjacielem mojego wujka. Myślę, że wujek by podobnie się zachowywał jak Chrzanowski. ZHN był jednak partią demokratyczną. Ja nie mogę się zgodzić z taką opinią, że ja byłem w skrajnie prawicowej organizacji. Pan był tam, jakby to powiedzieć, szefem frakcji
nazwijmy to liberalnej w tym ZNHR-ie, ale byli ludzie o poglądach takich sobie. To no. Mieli takie poglądy, ale jeśli chodzi, niektórzy rzeczywiście kompromitujące. Dzisiaj ci ludzie są w większości w PiS-ie. No, to są w PiS-ie, to są ludzie, którzy haniebny rozdział. To jest Kropiwnicki, ten Lizus Glapińskiego, no, pachołkiem być Glapińskiego. To jest Schreiber, ten Lizus Kaczyńskiego i ten jego synalek, który się wstydzi tego, że jest w PiS-ie i nie kandyduje na prezydenta Bydgoszczy. Wszystkiego najlepszego, panie zdaje się, panie Schreiber, Łukasz Schreiber. Ten syn nie odpowiada za ojca, ale ten ojciec był w ZHN-ie. I to są ludzie rzeczywiście, którzy się odnaleźli w PiS-ie. Ale ja się w PiS-ie nie odnalazłem. I pytanie jest takie, właśnie na które trochę może przydługo odpowiadam, czy jak ja pogodziłem to swoje poglądy z ZHN-em. ZHN był partią demokratyczną. Nie znajdzie pan żadnego działania ZHN-u, które by było sprzeczne z zasadami demokracji. Natomiast ludzie, niektórzy z ZHN-u, rzeczywiście paskudnie się później zachowali, bo poszli do PiS-u i są Lizusami Kaczyńskiego. To są postacie, no niektóre po prostu żałosne. Ten Czarnecki, no lizusostwo, ustawiczne, obrzydliwe, takie bezgodności, no łazić za tym Kaczyńskim. No mówię, taki Czartoryski poseł, ten do Ostrołęki specjalista, Schreiber, ten obrzydliwa łódzka, taka pisowska, takie popychadło pisowskie, no i wielu innych. Także tak, Macierewicz, no coś takiego w ogóle. On ze mną był w ZHN-ie i to jeszcze we frakcji tej liberalnej. Natomiast ja przeżyłem bardzo i uważam za wielkie rozczarowanie. To jest nie ZHN-em, bo ZHN się sam wykończył, tylko Kościołem. No dla mnie to jest ogromne rozczarowanie. Dojdziemy. O to pan pytał. To jest wielki zawód. Kościół katolicki dla mnie zrobił ogromny zawód. Stał się organizacją niepotrzebną i szkodliwą. O Kościół, ale jedno krótkie pytanie, czy kiedy Młodzież Wszechpolska po 90 roku się odrodziła, to nie miał pan pokusy, żeby się... Nie, no ale panie redaktorze, no Młodzież Wszechpolska, która się odrodziła z panem Bosakiem, zdaje się, tak? Pan Bosak, no to pan Bosak ma być kontynuowany. No, z panem Giertychem. No, ale Giertych się nie utożsamia, ja mówię o tym, co zostało. No, był taki moment, kiedy Giertych, ale jednak od początku Giertych... Sam mi mówił... Pan poseł Giertych, że to on wciągał Bosaka do tej organizacji. No dobrze, no w początku to nie jego wina, no nie mógł przypuścić. No ja też dużo ludzi wciągałem. Z Macierewiczem bardzo blisko współpracowałem, a z Kaczyńskim byłem w jednej partii. I żeśmy wspólnie jeździli po Polsce, mieli spotkania Przymierze dla Polski, które miało walczyć z SLD. Ja w ogóle w swojej bezbrzeżnej naiwności sądziłem, że główne zagrożenie dla Polski to jest postkomunizm. Że trzeba walczyć postkomunizm, lewica, SLD to jest wróg. A wróg tymczasem to był Kaczyński, Macierewicz, nacjonalizm, szowinizm, antysemityzm. I myśmy walcząc z SLD wyhodowali sobie rzeczywiście realne zagrożenie dla Polski. To wielki błąd. To był polityczny, źle rozpoznałem sytuację, ostrzegał mnie Michnik, nigdy nie zapomnę, kiedy on mówi: uważaj, bo zabijasz nie tą świnię. A ja mówiłem, no ale tu nie ma innego, no postkomunizm, zobacz co oni robią. Oni nic złego nie robili. Całe zło to jest ta nacjonalistyczna dyktatura, nie tylko w Polsce. Ta nacjonalistyczna właśnie nacjonalizm zagraża dzisiaj porządkowi dla świata, może nawet pokojowi, no przecież Trump. Nie po raz pierwszy. Trump to jest taka nacjonalistyczna właściwie czkawka w Ameryce. No pierwsza wojna światowa, jakaś taka wojna czkawka, światowa. Czkawka, nie, Trump to jest taki wojt, taki to południe, ta konfederacja. To jest taka czkawka, taka południowa, rasizm. To jest najwszystko. U nas się odrodziła Targowica, u nich się odrodziła. Tak, po 150 latach się odrodziło południe w Ameryce pod wodzą Trumpa. No i to jest ich problem. Dokładnie ta sama granica, jeśli chodzi o opowiadanie się za tą czy inną partią w Stanach Zjednoczonych, ale to na marginesie. A czy pan kiedyś analizował, jakby taką autoanalizę, jakie były pańskie główne motywacje do walki z komunizmem? Czy to, że Polska nie była niepodległa, czy to była motywacja religijna? Bo sam pan tutaj wspomniał, kilka motywacji, po prostu tak. Uważał pan sowiecki te komunizm same, za reżim nieludzki, to wszystko po trosze, wszystko, tak? Walka z Kościołem, prześladowanie Kościoła, religii. Dwa, Polska nie była niepodległa. No, decyzje nie zapadały w Warszawie, tylko w Moskwie. Ludzie, którzy rządzili Polską, byli agentami Moskwy. Trzy, zupełnie
nieudolność, 4 łamanie wolności, cenzura, wszystko. No. Pozytywnego nie było nic. Dla mnie komunizm był opresją i walka z komunizmem była takim obowiązkiem, jak mycie rąk, czy zębów, czy higiena, czy przestrzeganie jakieś takie, żeby się umyć, jak człowiek jest brudny. No. Walka z komunizmem wydawała się czymś oczywistym i również walka z tym pisowskim reżimem, to samo. No to niech to było to samo. Powie, jak to pan mówi. Różnica taka, że reżim pisowski nie miał żadnego innego, był autonomiczny, a dyktatura komunistyczna była zewnętrzna. To jedyna różnica. Ale jakby pan miał wybierać między komunizmem Zagierka a pisizmem Kaczyńskiego, to... Nie no, wybrałbym komunizm Zagierka, znaczy wolałbym w Polsce pisowskiej, przepraszam, dlatego, że jak widać było polską pisowską się dało, Kaczyńskiego się dało obalić w drodze wyborów. Natomiast obalić systemu Gierka się nie dało. Droga to kosztowało krwawy, musiałby być potrzebny krwawy przewrót. No, nie było metody. No. Rządy komunistyczne ich... rozpacz. Ja wtedy przecież w ogromnej traumie żyłem wiele lat, bo myśmy budowali podziemną organizację o nazwie Ruch, za którą poszedłem na 7 lat do więzienia i spotykaliśmy się z ludźmi, którzy mówili nam, no chłopaki, no dobra, no ale co wy, no to co wy zrobicie? No obalicie to, żeby było za Gomułki, potem za Gierka. Obalicie Gomułkę, no i co? No to ściągniecie Armię Czerwoną, będzie rzeź. Co wy chcecie? No zastanówcie się, co wy robicie? Ja nie miałem odpowiedzi na to. No przecież komunizm się wydawał nie do obalenia i Gierek prowadził pewne reformy i rozmawiałem z masą ludzi, mówi, dobra, no słuchaj, ale możesz studiować, możesz się uczyć, no macie polskie szkoły, no nie da się, no inaczej, no jest Europa, świat jest taki, jesteście, Zachód nas umieścił w wpływach sowieckich, ten system jest uznany przez cały świat, co, chcecie to obalić? Bombę atomową rzucicie na Rosję? No zastanówcie, ja nie miałem odpowiedzi, ja mówiłem, no mają rację, tylko jedno co odpowiadam, no dobrze, no ale jeżeli my nie będziemy mówić o tym, że Polska nie jest niepodległa, że tu nie ma wolności, to za ileś lat w ogóle no, przestanie tak jak rozbiory. No. Na kozaków carskich w pierwszej wojnie mój tata mówi, a ludzie mówi nasi, że to jak, no to po prostu uznają, że to jest... I to właściwie był jedyny, ja nie miałem poważnego argumentu, żebym odpowiedział tym ludziom, o co wy walczycie, bo mówili, najmniejszych szans nie ma, żeby obalić komunizm. I dlatego jak nagle się stał ten cud 4 czerwca, ja wszedłem do Sejmu Wolnej Polski i tam witałem Geremka, Kuronia, Michnika, moich kolegów z podziemia, z różnych kazamatów, tamtych komisariatów, tych dołków tak zwanych, z demonstracji bitych przez Zoma, witaliśmy się w tym Sejmie, to Lityński, Wujec, oni wszyscy, żeśmy się ściskali, no to się wydało cud. No. Jak to się w ogóle stało, że ten komunizm został obalony i tak po 20 latach z powrotem była cenzura, policja polityczna, ten reżim Kaczyńskiego, to ja myślałem, to jakiś koszmar w ogóle. No. Koszmar. No, stało się coś, na szczęście, mam nadzieję, że już na zawsze Polska będzie wolna. No tak, pan należy do tych, którzy jakby położyli kreskę na PiS-ie. Już pan właściwie mówi, że oni są w fazie schyłkowej, że staną się niebawem skansenem ludzi niezbyt zrównoważonych psychicznie, opętanych jakąś obsesyjną nienawiścią. No dobrze, a ciągłość historyczna, panie profesorze, Targowica nigdy nie zniknęła z polskiego życia politycznego, zmieniała nazwy, przeobrażała się a to w Wendecję, a to w Młodzież Wszechpolską czasami, a to w PiS i to jest jakiś konstans naszego życia, czyli to wcześniej czy później jakoś wypłynie, pewnie pod inną nazwą, już bez Kaczyńskiego, ale... Młodzież Wszechpolska, nie mogę się zgodzić, nie była Targowicą. To jest cały czas ta formacja, która zagrażała bezpośrednio pońskiej państwowości, istnieniu państwa polskiego i tak dalej, która prowadziła do najgłębszych, najpotworniejszych kryzysów. Przegrana wrześniowa, no to też jest jakby dziecko tej formacji politycznej. Tak, tylko i gdyby PiS rządził nadal, to wcześniej czy później na końcu tej drogi byłaby kolejna utrata niepodległości. Wyprowadziłby nas z sojuszu, pozostawił osamotnionymi, słabymi, tak. Skłóconymi. No tak, zgoda. No, tylko, że jedną rzecz ustalmy, no, to oczywiście wymaga precyzyjnej analizy. No, Targowica, istota Targowicy to jest oddanie Polski obcemu państwu. Byleby nie dopuścić do reformy.
reformy, do demokratyzacji, do sekularyzacji, do oświecenia. Tak, no tak, tak. Więc to jest ten, to jest to podobieństwo Targowicy do PiS-u. Tylko jest jedna różnica. PiS był suwerenny. No, PiS nie zaprosił obcych wojsk do Polski. A Targowica, istotą Targowicy to był adres do carycy, przyślij imperatorowa wojsko, ratuj Polskę. Jako gwaranta wolności Polski. Przecież ten słynny manifest Targowicy, to był pełen patriotycznych frazesów. No. Ja się zgadzam z tą analizą, że Targowica obok tego, co jest najbardziej znane, że zaproszenie obcych wojsk do najazdu na Polskę, to była gwarancja też utrzymania władzy w rękach tych zacofanych, ciemnych, fanatycznych takich, no właściwie nacjonalistów, wtedy to inaczej się nazywało, to był obóz sarmacki, ale było pełen frazesów o wolności, o demokracji, tak, o Polsce, o chrześcijaństwie w ogóle. No, caryca w ogóle była zresztą obrończynią wielką, jak wiadomo, kościoła w takiej formule właśnie Rydzyka. Był taki nawet ksiądz, Łuskina się nazywa, taki Rydzyk w tamtej epoce, który caryca w ogóle wielbił i czcił i tak dalej. No, no zgadzam się, tylko jak mówię, no jednak tego, no dowodu, no trudno udowodnić, i PiS by się posunął do tego, żeby zaprosić obce wojska, no chyba Putina, no ale to by oznaczało co? No w przypadku NATO to chyba było niemożliwe. No. O, wyprowadziliby nas z NATO, a przecież miłośników Putina w obozie pisowskim, a już na pewno w Konfederacji, jest całkiem sporo. To prawda, nie, no to prawda. Zgadzam się, z tym się zgadzam. Konfederacja zapraszała, panie profesorze, zawsze Forza Nuova z Włoch na Marsze Niepodległości, a teraz zrobili w ambasadzie rosyjskiej w Rzymie przyjęcie ku czci Dugina i jego zamordowanej córki w zamachu. I tam była Forza Nuova, tam była cała wierchuszka Forza Nuova, więc widzi pan, te związki są jakby całkiem bezpośrednie. No. Zgoda, nie, no, pewna zgoda. No, dla mnie tylko pytanie jest takie, gdzie jest ta granica i czy PiS, bo co do Konfederacji, to w ogóle no, nie mam złudzeń. Natomiast czy PiS by przekroczyło granicę poproszenia obcego państwa o to, żeby ich władza zagwarantować? Premier Morawiecki wśród przyjaciół Putina czuł się wśród przyjaciół właśnie na spotkaniach tej skrajnej prawicy. Zgoda, nie neguję, no mówię, no to wszystko, natomiast czy ta granica, bo Konfederacja po prostu, no jawny no, obóz, no, na tym polega cała taka obrzydliwość Konfederacji, że to jest, no jednak oni zrobili to, że poprosili obce wojska do najazdu na Polskę. Natomiast czy to by zrobiło PiS, natomiast wyprowadzić Polskę z NATO i doprowadzić do tego, że w gruncie rzeczy no, zniszczyć zupełnie gospodarkę, zniszczyć Polskę, żeby utrzymać władzę, to pełna zgoda. To już robili. Zniszczyli praworządność, niszczyli wszystko, żeby utrzymać władzę. Czy by dokonali tego, tej podłości, żeby przy pomocy obcej Rosji, bo tylko to wchodzi w grę, utrzymać, nie wiem tego, chcę wierzyć, że nie. To na ile lat ten rozdział jest zamknięty dla Polski, pańskim zdaniem? Moim zdaniem na zawsze. Na zawsze. Moim zdaniem na zawsze, no wie pan, no na zawsze, no 20 lat, potem nie wiadomo co będzie, ale na wiele, żeby PiS nie wróciło, żeby nacjonaliści nie zdobyli władzy. Co pan nazywa ten rozdział? Rozdział no, tego nawrotu Targowicy w postaci PiS-u czy jakiejkolwiek innej postaci. No, ten obóz. To się jakoś odradza, jak Feniks z popiołów. No to raz właściwie nie, no nacjonalizm w Polsce, marzec 68. Przepraszam. No ale nie rządzili. Ale jak nie rządzili? No. Nacjonaliści nie rządzili. Endecja, no jakże. No. Kto? Endecja. Nie rządziła Polską nigdy. No wchodziła, no oczywiście, że no, nadawała ton właściwie polskiej polityce. Nadawała, w dużym stopniu nadawała, ale obóz, który, Endecja rządziła trochę jako koalicja do maja 26, wtedy Polska była demokratyczna, aczkolwiek był obrzydliwy antysemityzm. Po maju Polska była niedemokratyczna. Zamach majowy to była krwawe zdobycie władzy. 200 ileś osób zginęło. Obrzydliwy, krwawy zamach. I następnie wybory nie były już ważne, bo obóz Piłsudskiego nie mógł przegrać wyboru. Musiał, to prawda, ale nie był, Endecja była w opozycji. No jednak nie można powiedzieć, że po zamachu majowym rządziła Endecja. Czyli Endecja była w opozycji. Taką czkawką pewną obrzydliwą, to był marzec 68 roku, na krótko, ale jednak no, Gomułka
wygrał z Moczarem w sumie i właściwie ciągle pytanie jest takie, o ile dobrze rozumiem intencje pana redaktora, czy jest możliwy jakiś taki w Polsce jeszcze, żeby jakiś taki z powrotem PiS, czyli nacjonaliści, no właśnie, żeby doszli do władzy. Moim zdaniem w tej formule PiS-u już nie. Ona jest tak skompromitowana, że nie. Natomiast nacjonalizm ciągle jest zagrożeniem w całej Europie. To przecież nacjonaliści dzisiaj podnoszą łeb we Włoszech, w Hiszpanii, w Niemczech, a we Włoszech właściwie rządzą, tak. No nie sami, w koalicji niby, ale tak. Ale wszystkie trzy partie są. Tak, to jest jedno zło. To jest jedno zło. W Niemczech, w Hiszpanii właściwie Sanchezowi się udało jakoś powstrzymać, ale to zobaczymy też z trudem. Zgoda, więc pytanie jest, tak, Trump to jest w ogóle, gdyby Trump wygrał, to jest potężna siła dla nacjonalizmu na całym świecie. I pytanie jest takie, czy w Polsce nacjonalizm znowu może zdobyć władzę. No moim zdaniem udało się ten w tej takim pisowskiej wersji, przy Kaczyńskim, przy tych, udało się to już chyba zagrodzić im, już władzy w tej formule nie zdobędą, czy w jakiejś innej, nie wiem. Czy Kaczyński wierzyć, jest skończony, panie profesorze? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem to jest niedołężny, głupio mówi, niedołężny, no, fatalne zupełnie błędy. Moim zdaniem Kaczyński jest tam, zresztą ten obóz, mówię, ta formuła PiS-u się chyba wyczerpała, natomiast oczywiście pan ma rację, no, to do końca nigdy. Nie da się pogrzebać do końca, niestety ta zaraza nacjonalizmu, wydawało się, że po Hitlerze to już żaden nacjonalizm, okazuje się, że 80 lat po Hitlerze nacjonalizm z powrotem ma się dobrze. To prawda. Z tymi samymi hasłami, bardzo podobnymi i tak dalej. Dobrze, panie profesorze, a podpisał pan list i dawał pan nieraz wyraz zniecierpliwieniu, że rozliczanie PiS-u idzie tak powoli, że działają jeszcze pisowskie instytucje hamujące polskie państwo, wszystkich Polaków w rodzaju trybunaliku pani Przyłębskiej. A jak by pan to załatwił? No nie, no to jest w ogóle przede wszystkim część instytucji trzeba natychmiast, trzeba wyrzucić to Glapińskiego. No co to jest, że Narodowy Bank Polski robi się przechowalnią? Jak sama nazwa mówi, Narodowy. No dobrze, ale Narodowy to nie znaczy parszywy, no. Że tam jest Kropiwnicki, że tam Kropiwnicki, tam już tam pal 6, tam żałosna farsowa postać, że tam jest Soboń, że tam jest Lipiński, taki Lizus Kaczyńskiego, że tam są jakieś, że tam jest Dzień Piotrowicza, że to się robi przechowalnia dla tych ludzi. No IPN to jest absolutnie instytucja koniecznie. Trzeba to albo w ogóle rozwiązać, albo gruntownie zmienić, co to jest, żeby Polska Akademia Nauk miała mniejszy budżet niż IPN, który się zajmuje fałszowaniem historii, budowaniem kultu Lecha Kaczyńskiego, jest umoczony w kłamstwo smoleńskie. Przecież warto pamiętać, że przy każdej miesięcznicy przez wiele lat smoleńskie, przy tym spektaklu kłamstwa, urzędowo zabierał głos, czy stał dyrektor, czy jakiś tam funkcjonariusz IPN-u. No, instytucja gruntownie zhańbiona. Trzeba natychmiast ten Trybunał Przyłębskiej, to wszystko. Tak, ja uważam, że to trzeba to przyspieszyć. Dlaczego nie siedzi w ogóle Obajtek? No, co, gdzie ta prokuratura jest? No, ja siedziałem z ludźmi, nie jest żadnym wzorem. Afera mięsna oczywiście. Niesłusznie powieszony człowiek za kradzież, ileś tam ton mięsa, ale jak siedziałem z tymi ludźmi w więzieniu, pytałem się, ile mięsa jakby to wycenić, no jaki to zarzut finansowy, no to powiedzieli, Stanisław Wawrzewski został powierzony za kradzież mniej więcej na dzisiejsze 2-3 miliony złotych. To dzisiaj jak jest, a tu tutaj słyszymy Czarnek 50 milionów, Rydzyk 300 milionów, jakiś tam w Wołominie, jakiś tam Instytut Mowskiego 100 milionów. A Obajtek no, miliardy. Miliard, no do jasnej cholery, no Obajtek za ten lot to już powinien być aresztowany. Dlaczego Kaczyński immunitetu nawet nie stracił? Więc ja się domagam, żeby radykalnie, jednak szybciej, sprawniej. No, się dowiaduję, że nie można nawet religii przenieść na ostatnią pierwszą lekcję i średniej z religią. Co to jest? Bo pan Jędraszewski się nie zgadza. Pan Jędraszewski to no, się może... Zgadzać. Pan Jędraszewski się może nie zgadzać na ten, o której godzinie mam się u siebie w kaplicy, ale no, niczym innym pan Jędraszewski nie powinien w Polsce no to tutaj decydować. Już, skoro pan wywołał ten temat po raz trzeci, w takim razie... Nie, możemy nie mówić. Nie, musimy powiedzieć. No, pan nie mówi, fundamentalisty. Ja się żądam, ja po prostu żądam, proszę, błagam, apeluję, żeby przyspieszyć, żeby ta Polska, kobiety, które...
dały zwycięstwo. Mnie, bo ja, to jest mój rząd, ja, Duda nie jest moim prezydentem, nigdy o nim nie powiem prezydent, ale Tusk jest moim premierem, to jest mój rząd. Kobiety, które dały władzę temu rządowi, mają prawo oczekiwać, żeby ich prawa, żeby nie były poniżane, żeby przynajmniej tą represję za aborcję, przynajmniej najbardziej haniebne fragmenty tego werdyktu pani Przyłębskiej, żeby znieść, likwidować. Co to robi w ogóle? Przyłębska, jakiś KRS, jakaś kreatura od Ziobry tamte, to wszystko natychmiast do wyczyszczenia, do zwolnienia. Po prostu proszę, żeby to szybciej robić. Nie czekajcie na nic, panowie, bo czekanie to jest kosztem Polski. Kosztem Polski czekacie. No to teraz wreszcie przyszedł czas na rozmowę o Kościele, bo z fundamentalisty, czyli czegoś w rodzaju wojownika Maryi, stał się pan stanowczym, ostrym krytykiem Kościoła. Byłem nigdy rycerzem Maryi. Ja wiem, no ale no, był pan uważany za fundamentalistę i zawsze był pan, znaczy zawsze, no, przez większość pańskiej kariery politycznej związany mocno z instytucjami kościelnymi. Trzeba było aż sojuszu kleru z PiS-em, żeby pan przejrzał na oczy? Czy jak przebiegała ta pańska ewolucja? No pierwszy sygnał to był ryzyk. No, coś takiego w ogóle, najpierw to wydawało się jakoś takie śmieszne, trochę mało groźne, no ale to się robi najpotężniejsza właściwie postać w Polsce. Faktyczny prymas Polski. No, głowa polskiego kościoła to jest ryzyk, o którym niektórzy mówią, że w ogóle nie jest księdzem. Nie jest księdzem. Ale no, dlaczego? No, pan jest zakonnikiem. No ale nie, jestem, że w ogóle pewien. Nie jest kapłanem, że doszedł zakonnikiem, to że nie jest księdzem. Kapłanem nie jest, że w ogóle nie jest, ale nawet, że nie ma święceń, że nie ma święceń. No, kapłańskich święceń nie ma. No to masz zakonnikiem, to może być takim święcem, furtianem, że w zakonie był przy na furcie, to też jest zakonnik. No, jest zakonnikiem i się przedstawia jako ojciec, a nie jako ksiądz. Dobrze, ale to jest to samo. No, jeżeli ojciec jest, i brat. To jest to samo, dlatego że jeżeli nie, masz... Nie spierajmy się, no zakonnik, kardynał Bea był w Francji, był jezuitą, a jednocześnie był, no nie był księdzem. Można być zakonnikiem, będąc księdzem, tak. Można być zakonnikiem, nie będąc księdzem. Po prostu ryzyku, krótko mówią, że oszukał, że nie ma święcej w ogóle, że jest oszustem. No, w tym sensie mówię, nie, no tak tutaj... mówią niektórzy, ja nie twierdzę, no że tak jest. Ale on się z tego nie rozliczył, on nie przedstawił dokument, tak jak na Obamę mówiła ta swołocz rasistowska w Ameryce, że on nie jest urodzony w Ameryce, że urodził się gdzieś tam w Kenii, że właściwie nie jest w Ameryce, że jest nielegalnym prezydentem. Wtedy Obama wyjął świadectwo urodzenia na Hawajach, pokazał i zamknął mordy im. I to powinien zrobić ryzyk. Jeżeli się mówi, że nie jest księdzem, to powinien pokazać święcenie. On nigdy nie twierdził, że jest księdzem. No właśnie, pokazał, że jest tylko że w ogóle jest nielegalny, że kłamie, że oszukuje, że nie mam prawa mszy odprawiać. Ja w tym mówię, takie są zarzuty, podobnie jak o Kaczyńskim się mówi TW Balbina. Jeżeli na mnie mówili TW Leopold i przeciągali w pismach tych pisowskich szmatławcach i pani jakaś tam, nie wiem, Awis też mówi, że byłem donosicielem i że doniosłem na ruch, to ja pokazałem wyrok i pokazałem stwierdzenie, że nie byłem TW Leopold, że to był ktoś inny i pokazałem dokumenty, które pozwoliły zamknąć im te swoje, że tak powiem, szczekaczki. I tego oczekuję od Kaczyńskiego, że powie, nie byłem TW Balbina, nie robi tego. No, jedyny człowiek, który został przez IPN uniewinniony i jedyny człowiek, któremu podrobiono jego podpis i deklarację, tak zwaną lojalkę. Oczekuję, że ta sprawa się będzie, mam nadzieję, że ta sprawa będzie szczęśliwie dla Kaczyńskiego wyjaśniona. Więc jeżeli mówimy o ryzyku, to pan się spytał, co było pierwsze. To był ten sygnał pierwszy, niesłychany kult w Kościele i w pewnym momencie ten człowiek wyrósł na głowę polskiego Kościoła. I ja, to mi zaczęło przeszkadzać. Ja wyrosłem, bo pan mówi o mojej drodze życiowej. Moja droga polityczna się zaczęła to było pierwsze publiczne wystąpienie. Ja nie wiedziałem, nic mi nie zrobili, trochę mi tam pogroziła organizacja partyjna na uczelni, ale mogłem być wyrzucony z uczelni. Ja miałem odwagę, żeby pójść na wiec studencki przez organizację partyjną na uczelni na czwartym roku, ryzykując wyrzucenie dużo, bardzo, wszystko. I publicznie wystąpiłem w obronie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. I to było moje pierwsze publiczne wystąpienie, za co nie spotkało mnie. Miałem szczęście w życiu, bo mogłem wtedy zakończyć wyrzucone z uczelni i
I potem Kościół przez wiele lat wspierał przecież opozycję. Kościół dawał osłonę nam. Byłem w duszpasterstwie akademickim. Ja nigdy nie przypuszczałem, że ta instytucja będzie zagrażać Polsce, że będzie sprzymierzona z Putinem, sprzymierzona z nacjonalizmem, sprzymierzona z antysemityzmem, że będzie brała udział w kłamstwach. Przecież to kłamstwo smoleńskie wyrosło przy Kościele. Przy kościołach były kolportowane ulotki na temat mordu w Smoleńsku. I tak jak przy kościołach zupełnie nie mogę pojąć kolportowane ulotki, jak szkodliwe są szczepienia. Nie mogę pojąć tego, że Kościół nie tylko bronił kłamstwa, ale jakiejś ciemnoty zupełnej. Stał się instytucją. Pan redaktor mnie pytał, dlaczego? No bo taki się stał. Nie był taki Kościół. No Kościół, który był w moim młodości, był przyzwoitą organizacją. 30% księży było TV. Całe archiwum nie zostało upublicznione, tylko zostało przekazane do episkopatu. Ja tego nie Episkopat ma teraz całą tę kartotykę. Ja tego nie wiedziałem. No mówię. Ale w 2012 roku zauważył pan wizytę Cyryla, patriarchy Wszechrusi w Moskwie i wspólnie podpisane z arcybiskupem Michalikiem oświadczenie o wspólnym zwalczaniu liberalizmu w Europie. No było, tak. No to były takie sygnały. To nie był sygnał, no to przecież no to 2000... do dzisiaj tego nikt nie odwołał. To 2000... Sojusz, który wtedy podpisali, do dzisiaj obowiązuje. To w 2012 roku już coraz bardziej moja, że tak powiem, mój entuzjazm do kościoła wyparowywał, aż w 2015 wyparował całkowicie, kiedy na jednej z uroczystości zobaczyłem Kaczyńskiego, Rydzyka, Kempę, Szydło, jak za ręce się trzymali i tańczyli coś tam, szła dzieweczka chyba, czy coś takiego. Więc to gdzieś w międzyczasie, bo to nie jest kwestia jednego dnia, to jest proces. Kościół stopniowo przechodził na stronę wrogów Polski, nacjonalizmu, który pan trafnie powiedział, może doprowadzić, czy mógł doprowadzić do upadku niepodległości, upadku państwa polskiego. I ten nacjonalizm dzisiaj w tym swoim takim obrzydliwym, tej czkawce Kaczyńskiego, mówi odwrotnie, że rządzą agenci polsko, że ten prawdziwy Polak patrioci to jest Kaczyński, to jest Szydło, to jest Morawiecki, to jest to nie wiem tam kto jeszcze, no, Macierewicz i tak dalej, a rządzą agenci Moskwy, Berlinera, no to jest w ogóle niesłychana podłość, którą żyruje i którą popiera Kościół swoją obecnością z tymi ludźmi. No przecież jeżeli Jędraszewski, Dziwisz, połowa biskupów skaczą za ręce jeszcze z razem z Kaczyńskim, z Szydło, z Witek i tak dalej, to znaczy, że popierają ich, czyli biorą odpowiedzialność. I pan mnie pyta, dlaczego, co się stało? No to się stało, że tego nie było. No nie skakali biskupi razem z Gomułką czy z Gierkiem, za ręce się nie brali i nie tańczyli, a z Kaczyńskim skaczą i dlatego nie chcemy mieć nic wspólnego z nimi. Wie pan, w moim życiu przełomem było wysłuchanie homilii prymasa Glempa 15 stycznia 1982 roku w kościele świętego Stanisława w Rzymie. Kiedy byliśmy jeszcze pod ogromnym wrażeniem tego, co się w Polsce wydarzyło miesiąc wcześniej, kiedy papież przy każdej swojej interwencji w oknie wystawiał świeczkę za internowanych, za demokrację, za wolność Polski i wygłaszał bardzo płomienne homilie, nauczania, przemówienia w obronie i przeciwko stanowi wojennemu. Kardynał Glemp wystąpił z bardzo ostrym przemówieniem przeciwko Polonii i przeciwko wszystkim tym, którzy mówią, że w Polsce stało się coś złego, powiedział wtedy podczas tej homilii, to stało się w Salwatorze, kiedy zabili arcybiskupa Romero, a w Polsce przecież żadnemu kapłanowi nie spadł ani włos z głowy. To był w moim życiu przełom, a czy w pańskim życiu jakiś taki przełom był, czy tylko jakoś to stopniowo? Znaczy takiego przełomu, tego wystąpienia słabo to pamiętam. To było w Rzymie i słabe wtedy były... nie relacjonowano tego, ale ja tam nie, byłem. Ale na ogół ja śledziłem, dużo czytałem, no coś pamiętam o tym Romero, to troszkę to pamiętam też to porównanie, ale no, słabe było też wystąpienie prymasa już 13 grudnia. To wystąpienie takie było, można powiedzieć, na dwie strony. No, ale pamięta pan wystąpienie prymasa tysiąclecia z 20 sierpnia 1980 roku? Bardzo pierwsze, jedyne wystąpienie prymasa w telewizji,
który apelował do robotników Gdańska i Szczecina, żeby wrócili do pracy. Potępił strajki. Potępił strajki. Tak, no, był już bardzo stary i można powiedzieć, że już... No, ale potem z kolei znalazł zupełnie dość energii, żeby się spotkać z delegacją Solidarności. Tak bardzo niedobre to wystąpienie. Natomiast to wszystko, to jeszcze nie było, mówię, no dopiero dla mnie rzeczą taką, no to stopniowo, ja nie mam takiego dnia jak pan redaktor, że to wystąpienie w Rzymie Glempa coś pękło. U mnie to pękało stopniowo, no szczytem było, jak mówię, no szczytem było to poparcie dla jak w jednej z uroczystości, jak nagle się okazuje, że ponad połowa episkopatu skacze w jednym korowodzie z Kaczyńskim, Kępą, Szydło i tak dalej i z Rydzykiem. No to była jakaś taki moment, ale w którym roku to było, to nie pamiętam, ale to się gromadziło stopniowo. No na przykład ta skandaliczna zupełnie sprawa, kiedy Kościół w najmniejszym stopniu nie wspierał kobiet, tylko właściwie potępił kobiety. I wzywał nacjonalistów do tego, żeby bronili kościołów, Brauna, Bąkiewicza. No, na terenie kościoła występowali przecież ci kłamcy smoleńscy. To wszystko, cała ta, kto tak smoleńskie kłamstwo się opierało o Kościół. Braun występował w Kościoła, Kaja Godek, że te wszystkie podpisy haniebne przeciwko kobietom zbierane w Kościoła, to wszystko się zbierało, natomiast nie potrafię wskazać jednego dnia, od dzisiaj nie chcę mieć nic wspólnego z Kościołem w Polsce. Takiego dnia nie ma, to stopniowo było. To czy pańskim zdaniem czeka polski Kościół jakaś forma nawrócenia, czy tak myślę. Jeśli się nie nawróci, ja nie to będzie instytucją, która będzie marginalizowana? Tak, ono już się marginalizuje. Właściwie stanowisko episkopatu już nikogo nie obchodzi. Ono jest coraz głupsze. No muszę powiedzieć, Gondecki, który kłamie i mówi, jaką wartość ma Kościół, nikogo nie popiera, mówi Gondecki, a popiera PiS jawnie zupełnie i wzywa do głosowania na partię, która jest za ochroną życia w rozumieniu Kościoła, to znaczy za PiS, no, bo ochronę za Kajo Godek. No tak, kłamie. Jakie ma... Nikt tego już nie... Kiedyś to było bardzo ważne, co biskupi. Pamiętam w czasach mojej młodości, to chodziło się do kościoła, bo był list biskupów, to się komentowało, jakie stanowisko biskupów, a teraz co powie Gondecki, to tylko śmiech budzi, no, tylko litość. No. Był Gondecki, który mówi, to nie prymas polski, to jest przewodniczący episkopat, który mówi, że trzeba się modlić za Wąsika i Kamińskiego, a nie za ofiary, nie za Blidę, za Lepera, za Stachowiaka, nie, za Wąsika i Kamińskiego. No, nie ma o czym mówić. No, to jest po prostu instytucja, czy ona się odrodzi, to nie wiem, no, mam nadzieję, no, że w Irlandii się zdaje się odradza. No, musi być Kościół, może znajdzie w sobie dość siły, no, jest też Kościół powszechny. Ten polski jest zdegenerowany do szpiku kości, ale ten powszechny moim zdaniem mniej dużo i może przyjdzie coś no takiego, tak, no, że się po drugiej stronie Odry następuje głęboka odnowa Kościoła katolickiego, droga synodalna i tak dalej, a arcybiskup Gondecki donosi do papieża. Pisze donos, no taki Gondecki. Ordynarny, donosicielski donos. Odpowiada mu przewodniczący episkopatu Niemiec, nie bądź donosicielem, bo to, co my robimy, to ma głębokie oparcie w naszych wiernych i słuchamy ich, i słuchamy papieża i tak dalej, ale arcybiskup Gondecki nie zmienia stanowiska. Mało mnie obchodzi pan Gondecki, mało mnie naprawdę obchodzi, natomiast pan pytał, co Kościół w Polsce zrobi. No na razie gnije, degeneruje się, na razie walczy o swoje przywileje, głównie materialne. Każdy co zrobi, to źle. Właśnie, ostatni list pasterski arcybiskupa Gondeckiego do swojej diecezji poznańskiej, to dawajcie pieniądze. No tak. Bo najwyraźniej za dużo państwo wydało na remont jego przyszłej rezydencji, gdzie będzie spędzał emeryturę, czyli wyciąga rękę po pieniądze. To jest instytucja, już mówię, zhańbiona, skompromitowana i mało nie obchodzi. No jeżeli znajdzie dość siły, żeby się pozbyć, no przynajmniej w takim sensie, żeby nie byli przywódcami jak Gondecki, jak Dziwisz, no to zobaczymy. Na razie mnie to nie obchodzi. W polskim kościele, który sprawił, że nie tylko prestiż, ale krótko mówiąc poziom intelektualny polskich biskupów nagle się tak potwornie, no po prostu runął.
To nie są ludzie mądrzy. Nie wiem, nie ma jednego człowieka. No, pracowali nad tym, Ossolini nad tym pracowali. Nie bez winy jest Jan Paweł II, bo to są jego nominaci. No, to duży... są nominaci kardynała Dziwisza. Jan Paweł II był pasterzem globalnym i się drobiazgami takimi jak mianowanie biskupów nie zajmował, natomiast skrzętnie się tym zajmował kardynał Dziwisz. No to może Dziwisza, no to nie wiem, ale trudno udawać, że papież, że za nic nie odpowiada, no to wygodna. To jest trochę teza, jak ta komisja śledcza. Witek w ogóle nic nie wie, za nic nie odpowiada. Dworczyk za nic nie odpowiada, nic nie wie, nigdzie nie za był. Nic kompletnie no nie odpowiada. Papież, jak była pedofilia, no to on nie wiedział. De Golado, który przychodził, głaskał go po głowie, są zdjęcia, głaska. Tak, no tak. To on za nic nie odpowiada. No być może, no to w takim razie Dziwisz, no ale to po co papież, no, który za nic nie odpowiada, to po co taki papież? No więc to są ludzie, nominacie, to w takim razie niech będzie Dziwisza, ale ten proces jest dużo głębszy. No to nie jest tak, że tylko Dziwisz. No, dużo głębszy proces. Ja myślę, że on się bierze z tego, że z tej takiej no w sumie marności intelektualnej. Ta formacja intelektualna jest strasznie marna. Jak się słucha tych wystąpień, jak się przegląda tą tak zwaną prasę katolicką, to jest bardzo nędzne to wszystko. No, bardzo się afiszuje ze swoim przywiązaniem do Kościoła, do katolicyzmu pan prezydent Andrzej Duda. No, też jest jakby takim duchowym dzieckiem tego Kościoła. Czy... Ale kim jest Duda? No, dla mnie Duda nie jest w ogóle prezydentem. No, co mnie obchodzi? No to hańba. Chodząca hańba. No, chodząca hańba, miernota. To jak pan ocenia jego zachowanie obecnie, gdzie stara się co chwila znaleźć się przed kamerami i dać dowód nie, tego, nie że... Obchodzi. No, w ogóle mnie nie obchodzi. Ja bym go ignorował. Zaprosił prezesa wielkiego koncernu zbrojeniowego amerykańskiego, chociaż to w jego kompetencjach zupełnie nie leży. Wprasza się na wizytę razem z Tuskiem do Bidena, chociaż zaproszenie było wystosowane do Tuska. Ze ja nie wiedziałem tego, ja myślałem, że razem było. Nawet nie wiedziałem, że tylko do Tuska było. Mi się wydawało, że było razem. Jeżeli Tuska, to powinien Tusk powiedzieć panu Dudzie, panie Duda mnie zaprosił, a pana nie, niech pana... Nie wiem tego. No, dlaczego Duda Tusk, udaje, że go nie ma? Decyduje się na uczestniczenie w takim spektaklu, jak Rada Gabinetowa, która służy tylko podbiciu ego pana prezydenta. Nie ma znaczenia. No, to był spektakl taki raczej żałosny dla pana Dudy, dlatego że Tusk mu na początku od razu, no, że tak powiem, zasunął taką petardę, po której on się już nie podniósł. No potem pytany znowu o Trumpa, no mówi, to jak po prostu, no trochę, proszę wybaczyć, no, ale trochę jak taki jakiś otumaniony, bo pyta go, no Duda mu daje te argumenty, nie Duda, tylko Tusk Dudzie daje te argumenty o Trumpie, który no, mówi rzecz absolutnie haniebną, czyli napuszcza Putina, że jak ktoś nie płaci, to Putin powinien na niego napaść. I co pan na to, panie Duda? A Duda na to odpowiada, ale my płacimy te 2%. To nas nie dotyczy. To nas nic nie dotyczy. Osłabienie, załamanie na to nas nie dotyczy. Ta jego intelektualna, mocarna, ta potężny ładunek intelektualny, ta dama, nie wiem, Paprocka chyba i Mastalerek, mówią identycznie. Ale to Polska płaci, to co wy się martwicie? A ten mój szczerze, ale to nie chodzi o to, że Polska płaci, ale czy pan się nie boi, że jak prezydent Trump połowa NATO w takim razie nie będzie broniona, no to jaki ten sojusz w ogóle? Nie, Polska płaci, to jest wewnętrzna sprawa. To jest jeszcze drugie, że to no, coś takiego, no to jest prezydent, nie zajmujmy się tym, panie redaktor. Dudą się szkoda zajmować. No dobrze, nie zajmujmy się, tylko przytoczę cytat z pana. Myślę, że Tusk powinien ogłosić, iż prezydent przestał sprawować swój urząd lub coś w tym rodzaju. Można zastosować precedens, że według Dudy Sejm i Hołownia nie istnieją. No tak. Jest na tej samej zasadzie, nie istnieje prezydent Duda. No tak. To pan podtrzymuje jest jednak anarchista. No. Podtrzymuje to, ale to pierwszy ten anarchizm prowadził Duda. No bo co to za prezydent, który mówi, że nie istnieje Sejm i marszałek Sejmu. No to jeżeli tak powiedział, no to w takim razie powinien marszałek odwinąć i powiedzieć, to pan nie istnieje. Dlaczego ja jestem anarchistą? No on jednak wszedł na tą drogę, że unieważnił cały Sejm. Ale pan jest wodą na młyn, proszę pana, bo pan ma złoty medal zasługi dla Bundeswehry, pan jest to ukryta prawda. Opcja niemiecka. Agent niemiecki, ale napisałem książkę o Stauffenbergu, no to no tak. Przynajmniej Hitlera nie popierałem. Tak, no to się równoważy. Tak. To już coś dla Kaczyńskiego chyba powinno znaczyć. A niech pan powie jeszcze w takim razie już całkiem poważnie, czy dzisiejsi pisowcy, ta baza, jakby to powiedzieć, przynajmniej ta racjonalna część PiSu, kiedy zabraknie Kaczyńskiego, to dadzą się odzyskać dla polskiej demokracji?
demokracji? Zależy kto. No, myślę, że jakaś część może tak, no, ale to problem jest głębszy. Nacjonalizm rzeczywiście odżywa. Odżyje. Ja myślę, że na przykład Konfederacja nogami przebiera, żeby PiS zdechło i wtedy oni będą chcieli być tym. To jest rzeczywiście wielki problem. No, walkę z nacjonalizmem trzeba prowadzić, no, dużo poważniejsza niż walka z PiS-em, bo PiS się moim zdaniem kończy. Nastąpi rozkład, odejdzie Kaczyński, tylko problem, czy uda się utrzymać. To był taki moment w historii świata i Europy, że właściwie były tylko no, różne rodzaje. Była lewica, był liberalizm, ale nacjonalizm to był folklor. To był folklor i przez dziesiątki lat to był folklor. I w tej chwili ten folklor w wielu państwach jest bardzo groźny. No, sięga po władzę. Nie potrafię odpowiedzieć, bo to, czy część pisowców się dało, no to co z tego? No, da się odzyskać część, a przyjdą nowi nacjonaliści. I jest wielki problem. Obóz wolnościowy, demokratyczny, musi znaleźć formułę rozprawienia się z nacjonalizmem. Na razie Polska jest takim jasnym sygnałem. No z Polski wyszedł sygnał, nacjonalizm można pokonać, można wygrać. Chwała Tuskowi, bo on to zrobił. Chwała Polsce, bo Polska wyraźnie postawiła tamę nacjonalizmowi. No i teraz zobaczymy, no trzeba walczyć. Trzeba walczyć, proszę Państwa. To na zakończenie muszę pytać pana, czy znalazł pan odpowiedź na pytanie zadane przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, po cholerę to żyje. Czyli innymi słowy, co człowieka o takim temperamencie jak pan pociągnęło pana do zajmowania się światem owadzim, a potem dywulgacją wiedzy o owadach? No, on pisał to, pytam się entomologów, specjalistów od owadzich nogów. Tak. No to ja jestem specjalistą od owadzich nogów. Tak. No bo jak byłem chłopakiem, to miałem słoiki na oknach i w tych słoikach hodowałem właśnie wodne słoiki. Wodne, w ogóle mnie jakoś tak fascynowały wodne zwierzęta, bo coś takiego tajemniczego, ciekawego jest ta fauna wodna. Poza tym ona jest łatwiejsza do obserwowania, bo w tej wodzie on to widać. On na lądzie to się schowa pod kamień, w ziemi i nic nie widać. W tej wodzie to zwierzę biedne nie bardzo ma gdzie uciec. I hodowałem te wodne zwierzęta i tak właściwie zostało, bo praca magisterska, doktorat, habilitacja, to wszystko robiłem z wodnych owadów. Dużo o nich pisałem. No i bardzo je polubiłem i dalej lubię. Teraz już ich nie zbieram, ale lubię o nich poczytać, czasem oglądać. Pszczoły uznano za najbardziej pożyteczne, żyjące stworzenie na Ziemi, a tymczasem dokonujemy jakiegoś autentycznego holokaustu owadów, których liczba w ciągu półwiecza zmniejszyła się, liczba gatunków o 2/3. To jest coś dramatycznego. Co grozi światu? Nie wiem, czy aż tyle gatunków, czy osobników. Nie, no pszczoły giną masowo też, ciągle. Roundupy. Tak. No. Jeżeli Einstein powiedział, że zginie ostatnia pszczoła, to za 15 lat umrze ostatni człowiek. No, no właśnie, a rolnicy teraz w Polsce i gdzie indziej walczą o to, żeby dalej mogli stosować wszystkie te roundupy, właśnie wszystkie te no środki chemiczne, no to które cały spór, niszczą. No cały spór jest o to. No i myślę, że mądrzy ludzie wygrają. Pan stoi w tym. Walczą ludzie mądrzy z ludźmi chciwymi. No, bo tam są większe plony. Ja też to rozumiem, no, ale ten rolnik musi wiedzieć, że większy plon no, nie może się dokonywać kosztem życia na ziemi, bo zginiemy wszyscy, więc giną masowo owady. Nie wiem, że aż tyle, no nie wiem tego, ale to nawet nie jest ważna liczba gatunków, bo my i tak tych gatunków nie poznajemy, nie rozróżniamy. To ludziom nic nie mówi. No, rozróżniają, przecięty człowiek rozróżnia 5-6 gatunków. Motyl, ważka, pszczoła, osa, nie, jakieś tam chrząsz. Nie, tylko pytanie jest, bez nich po prostu życie na ziemi zginie. Bo owady nie tylko zapylają, nie tylko pszczoła zapyla. No, zapyla kilkaset gatunków, zapyla kwiaty, a bez zapylenia kwiatów nie ma owoców i w ogóle giną ludzie z głodu, ale też owady w obiegu materii, w tym krążeniu ogromną rolę odgrywa. Przez to, co wszystko na ziemi, na przykład w lesie, te liście, to wszystko się rozkłada i w następnym roku tego nie ma w ogromnym stopniu, nie tylko, a dzięki owadom. No tak, to jest wiedza,
która się przekłada na taki szacunek, a to już jest do opanowania dla każdego, żeby nie masakrować tej przyrody, nie rzucać butelek plastikowych w lesie, nie wywozić kanapy i telewizora do lasu, nie spuszczać ścieków do Odry, bo to najtaniej, bo to najprościej, po cichu, a rząd po cichu daje znać, popiera, bo ekolodzy to jest wróg polityczny, więc to jest walka, ciągła walka. Proszę Państwa, czeka nas ciągła walka, czyli lotta continua, jak mówili we Włoszech. Nie, proszę wybaczyć mi ten żart nie na miejscu, tak mi się skojarzyło. Jak Państwo widzą, poglądy niezwykle wyraziste. Brakuje pana profesora Stefana Niesiołowskiego w życiu politycznym, ale sam już powiedział, że do polityki wrócić nie chce. Ku mojemu żalowi, mam nadzieję, że Państwa też, może da się jednak kiedyś skusić, przynajmniej jako doradca, apel do premiera, do ministrów, żeby skorzystali z wielkiej mądrości naszego dzisiejszego rozmówcy. Bardzo dziękuję panie profesorze za gościnę, dziękuję za poświęcony nam czas i za wszystkie mądre rzeczy, które pan powiedział. Państwu też dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Allegro Manon Tropo. Do zobaczenia.